Świat ujrzał najnowszą wersję Minecrafta 1.3, a w tym filmie dowiesz się, co dokładnie zostało w niej dodane. Dodatkowo dostaniesz się przez ten film do odcinków dokładnie opisujących daną zmianę. Po prostu w trakcie jej opisywania kliknij na miniaturkę. Miłego oglądania! Dodano demo gry trwające 5 dni jedynie gra jednoosobowa. Poprawiono ogólną stabilność i wydajność silnika gry. Gra jednoosobowa odbywa się teraz także na serwerze. Dodano komendy w grze jednoosobowej, które nazwano kodami. Dodano opcję gry na sieci LAN. Gra anonimowo będzie wysyłać teraz informacje o grze do Mojang. W razie potrzeb można to wyłączyć. Do funkcji F3 dodano opcje takie jak wysokość na poziomie nuki głowy, szybkość chodzenia i latania oraz tak zwana wartość logiczna prawdziwa gdy dotykamy podłoża. Polepszono pliki językowe, poprawiono masę błędów. Dodano tryb adventure, na którym nie można budować, niszczyć i tym podobne. Polepszono inwentarz w trybie gry creative, co szczegółowo opisałem w tym oto filmie. Po więcej także kliknij Polepszono zdobywanie punktów doświadczenia. Dodano handel z mieszkańcami wsi. Polepszono enchanting. Dodano książki oraz możliwość ich zapisania. Poradniki dokładne opis tego wszystkiego w tym oto filmie. Powie więcej tutaj tak samo kliknij. Polepszono multiplier. Dodano ziarno kakaowe opisane w tym filmie. Kliknij, jak chcesz wiedzieć jakie ma właściwości, jak się je hoduje i tak dalej. Dodano opcjonalną skrzynkę pomocniejszą na początku gry. Dodano opcję dużych biomów, które powiększają je ogromnie. Dodano świątynie na pustyniach, piramidy, po których oprowadzę Was i zdradzę wiele ciekawostek w tym oto filmie. Po więcej kliknij. Dodano świątynie dżunglowe, dokładny ich przegląd na tym filmie też możesz kliknąć. Dodano blok szmaragdu, który o dziwo także został dokładnie opisany tym razem tutaj. Jeżeli ten temat Cię interesuje, możesz kliknąć. Dodano skrzynię kresu, ją także dokładnie opisałem w tym filmie. Dodano zaczep potykacza, którym możemy robić różne pułapki. Dodano opcję orientacji bloków drewna w różne strony. Dodano wszystkie typy drewnianych półbloków. Dispensery wyrzucają teraz wodę i lawę, oraz gdy jest woda lub tory, stawiają na nich odpowiedni środek transportu. Zmieniono teksturę żwiru. Dźwignie można stawiać do góry nogami. Puste wiadra i znaki stakują się do 16. Łódki nie są już niszczone przez lilie wodne, są szybsze oraz po zniszczeniu stają się łodzią. To wszystkie z najważniejszych zmian. Mam nadzieję, że informacje te Wam się przydadzą, że skorzystaliście z filmów dokładnie opisujących niektóre ze zmian. Jeżeli się spodobało, oceń film, daj łapkę, czy dodaj film do ulubionych. Możecie teraz w komentarzach pisać. Co sądzicie o najnowszej wersji? Czy wam się podoba? Co do tej pory przeżyliście? Zauważyliście i tym podobne. Po więcej filmów subskrybuj kanał. Ja mam na imię Patryk. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do kolejnych. Życzę miłej gry i pozdrawiam. Czy wiedziałeś, że możesz łączyć zniszczone przedmioty, otrzymując w ten sposób jeden lepszy? Co tu się dzieje? Zofilia jakaś, ja pierniczę, idę stąd. Siemano.